Siema, nowe Heroes, jako że był dwutygodniowy weekendik, dwutygodniowe evenciki były, to nie było jako tako filmiku opisującego eventy, więc dzisiaj robię taki ogólny evencik, znaczy ogólny filmik, na którym już wam mówię, co zrobimy. Zrobimy 100 Heroic Summonów. Czy 100 zrobimy? Zrobimy stówkę, myślę, że zrobimy, ponieważ chcę po prostu coś zdobyć nowego. I będzie. No nie, stówę może nie zrobimy, bo jak widzicie, ja jestem dosyć oporny do usuwania postaci trzygwiazdkowych, więc może nam miejsce zabraknąć, ale zaczynamy, nie? Potem jeszcze może. Potem może troszeczkę coś innego pokażę. Ogólnie taki luźny filmik ze stówką heroików, żeby po prostu było coś ciekawego. No to zaczynamy! Czekajcie, w sumie. Weso! Dwie pięciogwiazdkowe postacie. Ej, to jest chyba moja pierwsza wesa. Co to było? Dobre. Dwie pięciogwiazdkowe postacie. Już mi się podoba. No to lecimy dalej. Czekajcie, miejsce. Czyli. Dobra. Nie lubię tego robić, ale żeby na potrzeby filmiku pozbędę się tych trójek. Może troszeczkę za dużo zrobiłem, mogłem to troszeczkę raczej wolniej zrobić, no ale dobra, trudno. Najwyżej, no będę miał mniej trójek, ciężko, będę musiał kupować więcej w markecie. Zdarza się. Ale tamten samon był dobry. No zrobimy sobie darmowego oczywiście. Z darmowego jak zawsze nic, tu też sobie z darmowego zrobimy. Również nic. I lecimy po Heroic Scrollach. Znowu pięciogwiazdkowa. Wow. Odpaliłem sobie dźwięk jeszcze klikania, zobaczymy jak z tym wyjdzie, bo tu zawsze był taki fajny dźwięk tych postaci. I jest i dźwięk pięciogwiazdkowej postaci. Kolejna Forest postać. Ja już chyba Forest postacie przestałem. No jako tako Forest. A, Walkirię musimy trafić. Dobra. No to trafiamy. No, może nie tym razem, aczkolwiek. Jeszcze troszeczkę miejsca zostanie. Pousuwamy ten nadmiar. Tych na pewno. O, jeszcze ma miejsca. I szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo w co potem progresować tutaj. Muszę sobie Xya na pewno wbić. Horus! Elo! Szkoda, że nie to. Ty. O, Horusa to trzymamy. Horus mi zostaje, to jest bardzo, bardzo dobra postać. W ogóle jakie dobre samony lecą. Horus to jest postać z Undead, która chyba, no jako jedyną z Undead bym w tym momencie wbijał na 10 gwiazdek. Na drugim koncie wbijam tego, ale no według mnie te Undead są słabe. Ten na przykład jest dobry na PvP, ona jest też ogólnie dobra na wszystko według mnie. PvP też bardzo, bardzo dobra. Ale rzadko ją widzę. A ona serio, serio jest mega dobra. No to ją i te dwie postacie bym chyba tylko i wyłącznie wbijał na ten moment z Undead. I wylosowanie Horusa to bardzo dobra sprawa. Czyli losujemy jeszcze kolejnego za chwilę. I robimy go na 6 gwiazdek i no raczej nawet 6-gwiazdkowy Horus mi dużo nie da. Ale to i tak jest spoko sprawa. Ogólnie no wiem, też wy mi piszecie, żebym użył tego, tych Glory Reliktów, czy jak to tam się mówi, nazywa. Mam nadzieję, że 200 to nie jest limit, tylko po prostu mam 200. Bo kiedyś. A dobra, zaraz o tym powiem, ale. Bo. Kupiłbym tą Xya, ale jak wyszła na przykład teraz ta OP Aida, no to fajnie by było na przykład kupić sobie Aidę, wbić ją na 10 i bym był najlepszy w kurczę na tym serwerze, ale z drugiej strony tak cały czas czekać na nowe postacie, to będzie mega głupie. No nudne. Cały czas czekać na nową postać i to wydać tak słabo. A kiedyś zrobiłem. Tutaj, na Broken Space'ie. Uważajcie też na to. Ja to, no rzadko to robię, tylko nieraz na sprawdzenie postaci czy coś. I tu jest limit 300 tych bandażów całych, więc uważajcie, żeby nie mieć maksa, i bo więcej już się po prostu nie ma mieć. Nie ma mieć. Nie można mieć. A my wracamy do samonów. Chyba jeszcze 3 multi zostały. 3 razy 10 chyba. Tylko na razie hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Fajny nawet ten dźwięk tego klikania. Ale. No ale wolę jednak nie klikać, bo gdzieś, nie wiem, w autobusie czy coś jeszcze mi się słuchawki odepną i będzie. W ogóle właśnie wczoraj
wcześniej nie jeździłem autobusem, teraz jeżdżę i zawsze klikam w Idle Heroes wtedy. To jest mój moment na granie w tą grę. No. Albo jak gdzieś idę, ale że jest zima, to raczej mało gdzie idę. A, miałem ostatnie samony robić. Tutaj, jak widzicie, troszeczkę w jedną daję, troszeczkę w drugą daję. No tak naprawdę to i to jest dobra opcja. Na tym koncie wydaje mi się, że prędzej będą mi potrzebne te orby, a na drugim by mi mogły być bardziej potrzebne te elit szardy, ponieważ tam i tak nie zrobię całego PO eventu na ten moment, tu zresztą też. Ale no fajnie, no w sumie które fajne te elit postacie. Ale cóż, ile jeszcze? Dwa multi, tak? Tak, dwa multi. I normalnie tego nie robię, ale jak widzicie, mam dużo gemów, więc nawet i kupuję też scrolle stąd. Może kupię w Aspenie, bo widzicie, że mam Aspen. W ogóle zaraz go odpalimy, zobaczycie. Kurczę, właśnie. Nagrałem filmik, kilka filmików o Aspen Dungeonie, jak mi szło. Nie wiem, czy go wrzucę w tym filmiku, to zrobimy, czy co. Może i w tym. Jak przechodziłem Aspen Dungeon za pomocą Heartwatcher. Jak daleko dała radę mnie przenieść i czy w ogóle jest warto nią to robić. No nie jest, no dzisiaj zobaczycie kawałek tego. I ostatni multi summon, Heroic Scroll 10. Nic. I tak jest fajnie. Miałbym więcej patyczków, to bym powymieniał postacie, by mogłoby coś jeszcze stąd siąść fajnego. Ale i tak fajnie, fajnie. Coś tam idzie postaci więcej. Jej i tak na jeden nie będę wbijał, więc ta wesa mi tu tak średnio potrzebna, ale niech sobie leży. A my lecimy teraz z Aspenem na mojej głównej postaci, czyli Heartwatcher. Na ten moment dałem artefakt na atak i skill damage, może jej damy redukcję i HP. W sumie na tym poziomie, na który właśnie zobaczycie w Aspen, to nie ma dużego znaczenia. Zobaczycie dlaczego. Mógłbym tam zamienić ten itemek dla kogoś z tych moich postaci, ten drugi artefakt, ale zobaczycie, że tu jest poziom naprawdę ciężki. Zobaczcie, ile nagród. Dlatego mówię, że no Aspen to jest najważniejsza sprawa w tej grze. I poziom Hell. Miałem, no póki nie wbiłem Heartwatcher, to się bawiłem tylko z... No do Hellu w ogóle to była ciężka misja. Nawet z Aspen 2, z Heartwatcher E3 to było naprawdę ciężko. No może zrobię przerywnik w tym filmiku i wstawię te urywki, jak tam walczyłem z nią. No nie chcę, no tam chyba jeden nawet nagrywałem z głosem, ale dosyć krótko wyszedł, to może go wstawię. Siemano, robimy kolejne podejście na przejście Heartwatcher Aspen Dungeonu poziomu Nightmare. Już troszeczkę przeszedłem aż do 89 z 50, który był właśnie takim... jakby stopem, dlatego też nie wiem, czy zaraz nie przerwę tego filmiku, jeżeli po prostu nie padnę. Jeżeli uda mi się to przejść, to pokażę wam, jaki mam na niej EQ. I mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to się uda, bo przejście już do poziomu Hell, którego raczej nic, a nic nie ruszę do przodu, jest dobrym takim check... Co? No to zobaczycie tamto, albo i tylko zobaczycie, jak na tym etapie sobie radzi. Tylko kupię kilka itemków, tu scrolli już nie kupuję, bo no, chyba mi nie starczy i tak na kolejne 100 samonów. A jak nie, to jeszcze potem przemyślę. Co tutaj? No tutaj casino coin sobie kupię za to. Tych raczej tiketów do areny sobie na razie nie kupię, bo już nawet za golda mi wystarcza ich, ile ich mam ilość. No, spokojnie. Jeszcze miałem wam... Już to pokazywałem nie raz, ale co kupuję w sklepie? Ogólnie Heroic Scrolla nie kupuję, tylko mówię teraz go kupiłem, bo mi... Bo po prostu jest event, mam dużo scrolli i chciałem mieć... Chciałem zrobić to, po prostu to kupiłem. A ogólnie kupuję to. Przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie kupuję casino, te Wizzing Coiny, ale nie zawsze, to też zależy ile mam gemów. Każdą tą za gold postać, żeby właśnie mieć potem te trzy gwiazdkowe postacie, nawet jeżeli je popsuję. Zawsze tego za 1,5 miliona. No, na tym koncie mam dużo kasy, na drugim mniej, ale i tak się zawsze staram to kupować. No i jeszcze to już jest taki bonus według mnie. No jak mam tyle golda, kupuję. Na drugim koncie nie kupuję. O tym jeszcze kiedyś zrobię filmik. Nie będzie on jakiś ciekawy, ale zrobię.
Jak wygląda walka tutaj? Żeby nie paść na początek, to użyjemy sobie Potiona i pokażę wam pierwszy etap. Nie, chyba jak jest... O, padłem. No, to tak wygląda walka w tej grze. Znaczy w tej grze, na tym poziomie Hell. A, ja na niej mam artefakt na energię, tak? Dawaj, 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 dobij któregoś, no trzcie. No i właśnie tyle, dobra, może wesa jakimś krytykiem ich dobije. No. Come on, come on, come on. Co to na każdym krytyk? Pięknie wesa. No, troszeczkę mniej pięknie. Xia? Też z tym Potionem spróbujemy. Xia, ale ją bym chciał bić na E3, ale tak... No jeszcze troszeczkę rozkmina jeszcze, aby na pewno. Ale to raczej się stanie. To raczej prędzej czy później się stanie. Mógłbym... Najlepiej by było, żebym to zrobił już. Ale... No jakoś tak mówię. Ostatnio... A właśnie, nie ma tych za bardzo filmików, bo no nie bardzo mam czas i... No i tyle w sumie. Nie ma tu jakichś większych filozofii. To jest w sumie jedyny powód. Ale no, postaram się coś tam cały czas nagrywać, żeby nie było. No. Jakby była na E3, to jeszcze ona by się healowała i by to miało sens. Ale no niestety. Cały evencik, cały Aspen Dungeon. Cały jeden poziom przeszliśmy. To mogłem w sumie nagrać w osobnym filmiku, bo naprawdę warto tyle się działo. To co, poskrolujemy sobie tutaj. Ja sobie tutaj przeważnie, jak mam dużo gemów, to zmieniam, aż będę miał minimum 4-gwiazdkowe te misje. No przeważnie zawsze w sumie tak robię, żeby te minimum 4-gwiazdkowe były, no chyba, że jakieś... Żu, siódemka! Laki, laki! Pięknie. No, to mi się podoba. Na ostatnim evencie nie miałem żadnej siódemki prawie, że... Czekałem, czy na drugim koncie... Nie, na drugim koncie nie mam. A... O kurczę, nam się eventy powinny niedługo chyba kończyć. Nie mam żadnej tam siódemki, a już cały miesiąc scrolluję, zużyłem, tutaj jeszcze mam dużo, ale zużyłem wszystkie te scrolle dodatkowe na misje. Bardzo dużo gemów straciłem na rolowanie i jest kicha. Co tam jeszcze? No możemy wyklikać na przykład te orby. Działa to? Taki tip, możecie przytrzymać ten guziczek, teraz ja go trzymam. Ale czy to takie szybsze jest od klikania? No może nie, no. Znaczy klikanie byście usłyszeli bardziej, jakbym nawalał w tym telefon. A tak to nie. I co? Evencik jeszcze trwa troszeczkę. Na pewno trzeba będzie dokupić troszeczkę tych punktów i no polecam sobie dokupić. Jeżeli wiecie, zobaczcie jaka jest nagroda na końcu, jest Aspen. Bardzo dobra. Anny... Jaka to jest postać? Co to jest za... Dark. A, bardzo dobra Dark postać. Po drodze też dużo reliktów, jakieś postacie. O, teraz dostaliśmy postać, więc warto, warto, warto. Na pewno warto to dokupić, żeby... O właśnie, o tutaj sobie dokupujemy za gemki. Możemy maksymalnie kupić 600. No, troszeczkę to gemów pójdzie, nie powiem. Ale wydaje mi się, że warto. Znaczy no tak, no zależy właśnie na którym momencie ile punktów będziecie mieli do końcowego etapu. Jeżeli miałbym na przykład 1300 i miałbym dokupić 300, żeby zdobyć tego Aspena i aż 20 Glory Reliktów, na pewno bym to zrobił. Te Glory Relikty są dużo warte, bo 20 to jest no 1/3, a nawet więcej w zależności od jakiej postaci, na dowolną jaką chcecie topową postać za wybranie, więc to jest naprawdę worth it. I chyba nie będę miał. Tutaj jeszcze nic nie kupiłem. Cały czas czekam, zobaczę ile mi się uzbiera. No pewnie tych różyczek mi się nie uzbiera na ten artefakt. Jest może jakaś szansa na to. Już ich kupić nigdzie nie mam jak. One lecą chyba tylko i wyłącznie z tego, z kampanii.
O, jedna różyczka, jedna bliżej. Może się to uda, ale szczerze mówiąc wątpię. Zawsze mi troszeczkę brakuje do takich najlepszych nagród. A jak nie, to Katunga zawsze będzie fajną nagrodą pocieszenia. Wydaje mi się, o, chociaż scrolli dużo, ale i tak wydaje mi się, że lepiej wybrać coś fajnego, typu, no, chociaż ta postać. Tu też jest jakaś postać Katungi, i tak nie używam, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest bardzo dobra, fajna postać. No i te relikty. No nic, na ten moment pewnie bym wybrał go. A co tam będzie pod koniec, to się jeszcze okaże. W sumie tyle, jednak zostanę przy tym koncie i zakończę ten filmik. Wstawię wam w międzyczasie jeszcze, jak ten Aspen wyglądał do poziomu Hell, żebyście mogli ocenić, czy naprawdę jest ciężko tą w Heartwatcher wbić ten poziom, co teraz mam. Bo jak widzieliście, już dalej raczej nią nie przejdę, bo mnie pierwszy potwór pokonał. Ale zdarza się i tak. Sealand, nic tu ostatnio nie sprogresowałem, ale mam nawet chyba, wydaje mi się, wszędzie dużo. Tak w miarę zbalansowane. Więc tragedii nie ma. Dobra, będę kończył. Dziękuję wam za obejrzenie i trzymajcie się. Elo.